dobry Państwu, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Mam przyjemność powitać tutaj w naszym gronie dzisiaj Panią Anetę Aleksandrę Dudę. Pani tutaj przybyła do nas aż ze Słupska. Myślę, że ze wspaniałym wykładem, który zainteresuje słuchaczy dzisiejszych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego w Romanowie. Proszę Państwa, tak się składa, że po raz kolejny Romanów jako muzeum włącza się w organizację tego wydarzenia. Wydarzenie jest organizowane w Polsce praktycznie od 1993 roku, ale jest to taka inicjatywa Rady Europy, która narodziła się w roku 1991. My jako muzeum już też wielokrotnie od kilkunastu lat bierzemy udział w organizacji tego wydarzenia, przygotowując oczywiście jakiś program, nowy program. W roku bieżącym jest to otwarcie nowej wystawy czasowej szlakiem Józefa Ignacego Kraszewskiego od Bałtyka do Tat, plus oczywiście wykład pani Anety Aleksandry Dudy, jak podróżowano w czasach Józefa Ignacego Kraszewskiego. To oczywiście skrótowy tytuł. Tytuł jest dłuższy. Myślę, że tutaj pani za chwilę nam rozwinie. Także oddaję głos może pani Anecie, która też myślę, że kilka zdań. To właśnie jak w takim stroju podróż w tamtych czasach to było niebanalne przedsięwzięcie. To znaczy podróżowanie w XIX wieku to w ogóle było niebanalne przedsięwzięcie, z tym, że nas to może w ogóle zdziwić, ale XIX wiek jest właściwie takim okresem, o którym sami współcześni mówili, że panuje podróżomania. Podróżowano powszechnie, często, prawie że nieustannie, to znaczy zwłaszcza bogate ziemiaństwo i arystokracja, ale także mieszczanie, także uboższe ziemiaństwo. Wszyscy ci, którzy tylko mogli się trembalować, jak wtedy mawiano, czyli przemieszczać, peregrynowali, czyli podróżowali. Ja będę opowiadała przede wszystkim o podróżach arystokracji i ziemiaństwa, bo one były bardzo specyficzne. W podobny nieco sposób podróżował także Kraszewski, więc ja zaznaczę tutaj wszelkiego typu, powiedzmy, podobieństwa i różnice, ale opowiem tutaj Państwu o takich rzeczach, o których prawdopodobnie nie wiecie. O tym, jakie były rodzaje karet, powozów, że było coś takiego na przykład jak sanie podróżne, że były sepety, były przenośne szafy. Także o tym, w jaki sposób przemieszczano się koleją, jak to wszystko wyglądało, jak bardzo ludzie się tego bali. Oraz także, jaką wielką radość, przyjemność sprawiało podróżowanie w XIX wieku, mimo że jak będę opowiadała włącznie z cytatami z tamtego okresu, pokażę Państwu, w jak straszliwych warunkach niekiedy trzeba było na przykład spędzić noc w zajeździe. I pokażę Państwu, że na przykład właściwie od lat 80. XIX wieku do XX wieku prawie nic się nie zmieniło. Naprawdę bywało dramatycznie. Spano z ogromną ilością, powiedzmy, fauny, dosyć ruchliwej. Kiedy podróżowano, także bywały przypadki, że były to nieoczekiwane spotkania, na przykład z fauną nieco większą i nieco drapieżną, prawda? I z tym wszystkim trzeba było sobie w jakiś sposób poradzić. Także na koniec, tak sobie teraz pomyślałem, panie Neto, że przecież to był wiek, kiedy tak naprawdę te plamy na mapie świata jeszcze były, ale to był wiek, kiedy powstawały takie najwspanialsze powieści, 80 dni dookoła świata, Nieznana wyspa, Tajemnicza wyspa, Podróże dookoła świata, Katastrofy statków i Robinson Crusoe, także to jest chyba to. Dokładnie, to jest to, a poza tym także musimy tutaj wspomnieć naszego wspaniałego Józefa Ignacego Kraszewskiego. Ja na przykład osobiście zawsze zachwycam się właśnie, witamy następnych gości. Ja na przykład zawsze zachwycam się wspomnieniami Wołynia, Polesia i Litwy, jeżeli dobrze to tutaj wymieniłam. Także dlatego, że akurat jestem historykiem, który zajmuje się Radziwiłami, a Kraszewski także zawitał między innymi na przykład do Łyki i wspominał także o Radziwiłach. I dzięki temu mogłam na przykład mieć relacje. Zapraszamy serdecznie. Mogłam mieć relacje także na przykład, jak wyglądał zamek w Ołyce, który opisywałam z około 1840 roku. Więc dla mnie to jest zupełnie bezcenne. A naprawdę Kraszewski opisywał tę zastaną rzeczywistość w sposób bardzo wnikliwy, dodając tutaj także bardzo dużą wiedzę historyczną i przekazywał to naprawdę w sposób pasjonujący, więc w zasadzie to taki współczesny, nie wiem, Kapuściński, tak bym chyba go określiła, ale po prostu
naprawdę jego wrażenia z podróży. Zupełnie wyjątkowa postać. Cieszę się bardzo, że tutaj jestem. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi, że raczył mnie tutaj właśnie zaprosić. Także myślę, że powinno być ciekawie. Do tego będzie także bardzo długa prezentacja, która będzie w, myślę, interesujący sposób dopowiadała to, o czym ja będę tutaj opowiadała.